Jakie są dzieci? I o czym marzą? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy! Tutaj panuje, słyszałam, rodzinna atmosfera, więc jakby pani nawet zaczynając od takiej definicji rodziny, powiedziała nam, jak to jest w tym przedszkolu. Staramy się tutaj mieć taką rodzinną atmosferę. Ja do tego dążę. To był taki priorytetowy cel mojej tutaj kadencji, mojego funkcjonowania, mojego reprezentowania tego przedszkola. Wprowadzam atmosferę taką, żeby każdy się tutaj czuł dobrze, i dzieci, i personel, żeby każdy z przyjemnością chodził i do przedszkola, bawić się i uczyć, i do pracy wykonywać swoje obowiązki z przyjemnością, żeby nie było jakiegoś stresu, jakiegoś takiego zewnętrznego nacisku, żeby nam było tutaj wszystkim razem dobrze i tak jak w rodzinie. A jak ważne jest pani zdaniem dziecko? Jakby pani to zdefiniowała swoimi słowami? No proszę panią, no dziecko to jest przede wszystkim szczęście każdego, który je posiada. Rodzice to jest największy skarb rodzica i dlatego my ze wszystkich swoich sił staramy się mu zapewnić miłe, sympatyczne i bezpieczne warunki uczenia się i zabawy w przedszkolu. Jakie życzenia pani złożyła tutaj swoim przedszkolnym pociechom z okazji tego Dnia Dziecka? Przedszkolnym pociechom złożyłabym życzenia, aby uśmiech z ich twarzy nigdy nie schodził, aby były radosne, szczęśliwe, aby tego szczęścia na każdy dzień im nie brakowało i żeby czuły się zawsze kochane, wszędzie, w przedszkolu, w szkole, w domu, w każdym miejscu, gdzie tylko się znajdą. I wrócimy jeszcze do tematu tej rodziny, bo te pociechy, myślę, że każdy z nich ma swoją rodzinę. I niech mi pani powie, jeżeli chodzi o takie życzenia właśnie w kierunku rodziny, rodziców lub rodzin tych dzieci, jakie by pani złożyła? Wszystkim rodzicom, wszystkim rodzinom i wszystkim, którzy posiadają najcenniejszy skarb, jakim jest dziecko, życzę dobra na każdy dzień i wzajemnej miłości i tego, aby jak najwięcej czasu wspólnie ze sobą spędzali, gdzie tylko jest to możliwe. I tym, z tej okazji też zapraszam wszystkich na sobotę, na święto rodziny, bo tak jak motto, które wisi w tle, dom jest tam, gdzie mama i tata. Chcemy, aby on tak naprawdę był. W naszym przedszkolu staramy się zapewnić dzieciom taką miłą, przyjazną atmosferę, żeby dzieci czuły się tutaj dobrze. I o tym właśnie, jak ważna jest ta rodzina, opowiedzą nasze dzieci kochane. A za co kochamy mamusię i tatusia? Że jak dostajemy cukierki i zabawki i przytulamy i pomagamy. A jaka jest twoja mamusia, jakbyś ją opisała? Ładna. Ładna. A tatuś? Też. A kim jest dziecko? Jakie jest dziecko, powiedz mi? Piękne. Piękne. Co dzieci lubią robić najbardziej? Bawi się. A w co dzieci się lubią bawić, jakbyś mi ładnie powiedziała pełnym zdaniem? Bawi się zabawkami, bawi się autami, bawi się lalkami. A co dzieci by chciały dostać z okazji Dnia Dziecka? Jak ty myślisz? Jaki jest taki wymarzony prezent? Wymarzony prezent to takiego dużego robota, odkurzacz. Czyli już nie jakieś laleczki, nie? Już nie. Milenka, no to słuchaj, Milenka, powiedz mi teraz życzenie z okazji Dnia Mamy i Taty. Moja mama, ja uwielbiam się z nią bawić. W co można się bawić z mamą? Owanego. Okej, okay, a Milenka, ty masz takie swoje miejsca, gdzie ty się uwielbiasz chować, gdzie mama cię nie jest w stanie znaleźć? Jak to jest? Pod krzesłami. Pod krzesłami? To ty się tam mieścisz pod tymi krzesłami, tak? Tak. Jakie są jeszcze ulubione zabawy z mamą i tatą? Cały czas chowanego. Tylko w chowanego się bawicie? Tak. O, no to tak cały dzień da się? Tak. Okej, okay, a z tatą? Coś też innego? Bo z mamą chowanego, a tata co lubi robić z tobą? Budować klosztki. To pewnie już zdążyliście wybudować dużą wieżę, tak? Tak. Super. A co kochają dzieci, powiedz mi teraz jeszcze? Kochają się bawić z mamą. A ulubione zabawy dzieci? Tak. Jakie są? Ulubione chowanego. Czyli też chowanego. A zbliża się Dzień Dziecka. Jaki jest ulubiony taki prezent dziecka, albo inaczej, jaki prezent by dzieci chciały dostać? Dzieci chcą pobawić się śmisiami, autkami i bawić się z mamami.
Ja lubię się bawić, a ja mam jeszcze takie auto, co wozi malutkie krzesła. I to pewnie z tatą to wozicie, tak? Tak, ja dostałam to na prezent. Mhm. I w co się jeszcze bawicie z tym tatą tam wtedy? A ja mam swoje zaszczytkę, a ja się bawię z nim, z autami. A w co się można bawić z rodzicami? Bo każdy się lubi bawić, a właśnie ja tak się zastanawiam, w co się można bawić z mamą i tatą? Można grać w gry planszowe. Jakie na przykład to są gry? Może być też taka gra milionerzy. A to nie jest za trudna gra, powiedz mi? Nie. Okej, to a oprócz milionerów co gracie na przykład jeszcze? Na przykład jeszcze w takie gadające pióro. I jeszcze... Takie edukacyjne gry, prawda? Tak. Co jeszcze tam? Uno. A za co kochasz najbardziej mamę na świecie? Za to, że gotuje, za to, że sprząta. No i powiedz mi, a co mama tak najbardziej, takie twoje ulubione danie, co mama uwielbia gotować dla ciebie typowo? Ryż z truskawkami. No, a pomagasz mamie w kuchni? Tak. Super, a tata? Tata gotuje też, czy tata coś innego? Też gotuje. Też gotuje. I pewnie też ryż z truskawkami. Też. Bawię się pasafę. Mhm. Mówią jesie się, usie się, papi się. Czyli dużo zabawy dzieci kochają, tak? Tak. A taki prezent na Dzień Dziecka wymarzony to? Co byś chciał dostać na Dzień Dziecka? Auta. Auta, czyli wszyscy faceci auta, do domu auta. Lenka, ty też masz, jak inne dzieci, widzę tatuaże, tutaj trochę brokatowych, trochę zwykłych. Lenka, a powiedz mi, co dzieci lubią jeszcze robić, oprócz właśnie tatuaży? Jak spędzać wolny czas? Bawić się w domu, iść na wycieczkę. No a w co się można bawić w domu? Malować. Chowanego się bawić. Malować to pewnie jakieś tam kolorowanki specjalne, nie? Jakieś tam malowanki. Dużo tego jest, prawda? A jakie są twoje ulubione? Jakieś księżniczki pewnie, prawda? Bo tutaj widzę jakiś tutaj róż, taki kolor na włoskach. Czyli pewnie różowy to ulubiony kolor, tak? Tak. A taki prezent na Dzień Dziecka, jaki byłby taki idealny? Jaki byś chciała dostać? Domek Gabi. Tak, a co to jest takiego, powiedz mi? No. Jakbyś to mogła opisać nawet, żeby właśnie ktoś, kto chciałby ci to podarować na Dzień Dziecka, mógł wiedzieć, co to jest takiego. Mama. No to teraz tak, jak już padło słowo mama, to zaczniemy od tej mamy może dalej. Za co kochamy mamę i tatę? Mama nas całuje, przytula nas, kocha. Pięknie. A bawimy się w coś z mamą? Berka wchowanego. A tata? Bo tata nas przytula i nas kocha. A czyta jakieś bajki tata może? Kicie kocie. Kicie kocie. No to też taka bajka jest chyba teraz w kinie, prawda? To gdzieś nie dość, że w telewizji, to jeszcze książki takie są. To ciekawe to jest? Tak. Tak? To pewnie już taka twoja ulubiona, tak? Filip, ja wiem, że dzieci tutaj dużo lubią robić, ale ty mi teraz powiedz, ulubionym zajęciem każdego dziecka jest? Bawienie się. A w co najchętniej się dzieci bawią?
autami. Mhm. Jakbyś mi to jeszcze rozwinął, jakie to są auto? To są takie większe, czy jakieś wyścigówki, ciężarówki? Jak to jest? Małe. Małe? Czyli takie sportowe, tak? A taki prezent na Dzień Dziecka, co by to mogło być? Lego. A jakie są marzenia dzieci? No, o czym marzy każde dziecko? O zabawkach. O czym jeszcze? O słodyczach. A jakie słodycze najbardziej kochają dzieci? Ja lubię na przykład najbardziej czekoladę. No, a wy? Ja też. Czekolada biała czy czarna? Biała i czarna. Jednak, okej. Pewnie jeszcze jakieś dobre orzechy do tego, tak? Za co kochasz mamę i tatę? Tatę tak po prostu, a mamę ze mi kupuje pączki i lody. Pączki i lody. No to powiedz mi, jaki pączek jest ulubiony twój? I opisz mi go, bo ja też pączki lubię bardzo. Taki z różową polewą i z posypką białą. A w środku co ma? Ciasto. Jakąś taką czekoladę, co się, marmolada, nic nie ma, pusty jest, okej. A teraz jest sezon idealny na lody, no to powiedz mi, jakie lody dzieci uwielbiają? Arbuzowe. Arbuzowe, to takie pewnie na patyku, tak? Tak. Okej, a z innych słodyczy też jest coś, czy nie? Czekolady, wafelki. Czyli jest coś w tym, że dzieci kochają słodycze, tak? Aha. Mhm. A co jeszcze? Jakieś zabawy? Co, jakieś ulubione bajki? Ulubioną bajkę to pingwiny i Smurf i Grizzly. Wow, to takie groźne nawet te bajki, nie? Trochę tak, tak? Okej, okay. A tata, powiedz mi, jak to jest z tatą? Tata też kupuje te pączki i lody? Nie. Nie. No to tata pewnie coś innego, tak? Ja go po prostu tak kocham, tak po prostu. Tak po prostu bardzo. I to wystarczy, jakby samemu tacie ta rekomendacja. I teraz dziecko, jest Dzień Dziecka niedługo. Co dzieci lubią dostawać? O czym w ogóle marzą dzieci? Macie jakieś marzenia? Jak to jest? Ja mam takie, żeby dostać takie szufladki na kosmetyki. A, to tutaj widzę, że tutaj, co podoba ci się, pewnie będziesz malować w przyszłości, tak? I siebie i inne panie, tak? Taka trochę kosmetyczka, nie? Nie, będę piosenkarką. A to powiedz mi, to takie twoje marzenie, żeby wystąpić na scenie? Mhm. Tak? Bo wiesz, że zbliża się tutaj ten Dzień Dziecka, wy też będziecie mieć taką swoją fajną imprezę i może ty tam wystąpisz na tej scenie? Może. Może tak będzie, prawda? Ładnie mi powiesz o tej bajce. No, ulubiona bajka to? Reksio. Reksio, piękny. To taki piesek pewnie, tak? Jak on wygląda? Taki mały piesek, taki duży, jak on wygląda? Mały. Mały, to chyba nie groźny, nie? Tak? Okej, okay. No to tak. To te bajki pewnie się ogląda z rodzicami. A jaka jest mama i tata? Za co kocham mama i tata? Za dobre obiady. No to powiedz mi, co dzisiaj będzie na obiad u ciebie? Jak to jest? Jakie masz tam ulubione danie? Naleśniki. Z Nutellą czy jakieś inne? Z serkiem? Serkiem. Jak ma na imię twoja mama i jak ona wygląda? Opisz ją. Michela. Mhm. No i powiedz mi, jak, za co ją kochamy? Jak wygląda? Na czarno. Na czarno, tak? A za co kochasz mamusię? Co lubisz robić z mamą? Bawić się chowanego. A masz takie miejsce, gdzie się uwielbiasz chować? Tak. Gdzie to będzie? Pod krzesełkiem, moim poduszkiem. I mama tam nie znajdzie? Nie. I teraz jeszcze jakbyś mi ładnie złożyła życzenia tam dla mamy i taty. Dla mamy i taty to zdrowia, szczęścia. Na przykład życzę go na lepszego.
duża żdówka. Spełnienie marzeń. Macie zdrowie i bardzo was kochamy. Pięknie. Mam, dobra? Mamo, tato, kocham się. Mamo, tato, bardzo was kocham. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo radości. I dużo wspólnej zabawy, prawda? Tak. Zdrowia, szczęścia i 100 lat. Wszystkiego najlepszego. Kocham was. Bardzo cię kocham.